Witam, witam w trzecim odcinku. Cześć na moim gospodarstwie pod tytułem Młody na roli. W dzisiejszym odcinku widzicie, w maju grzmi, wali, cholera. Będzie burza, jak to się mówi, ale no. I w takiej burze też się pracowało, moi drodzy. Kawa jest, także możemy zaczynać. Mamy godzinę 14:10, nie jest źle. Także no, ciągniki się trochę pomyją. My musimy je lecieć, zebrać trawkę. Sobie odpalamy naszego John Deere'a. Chociaż to jeszcze by się jeszcze raz by się można było. Jeszcze raz możemy było skosić to. A, i na sklepie mamy właśnie dzisiejszy zakup nowy, które oczywiście trzeba od chłopaków odebrać. Ale to spokojnie najpierw. Obornik piękny nam tutaj rośnie. Oczywiście tutaj nie mamy. Dobra. O, a ja. Niestety, ale. Nie biada. Tym ciągnikiem muszę sobie Ursusem go wyciągnąć, bo zapomniałem, że no, rozwojowe gospodarstwo może jest, ale nieprzemyślane są bramy, są bardzo małe tutaj. Ale to się z czasem zmieni. Tak, oczywiście z moim synem, to jak trzeci odcinek. Dobra. Więc lecimy sobie. Mam nadzieję, że chyba będziemy mogli zbierać tę trawkę. Bo to bym jeszcze pokosy jedne zrobił. Ta trawa naprawdę urosła. Co? Przygotujemy sobie na razie sobie tutaj odczepimy kosiareczkę weźmiemy. Mamy takie, jak pada deszcz, to no niby nie powinno się kosić. Tak, słucham. Jakieś kasy. Stawczyka wydzwaniają. Nie potrzebuję żadnych pieniędzy. Nie, kosi nam to? Chyba. To chyba. Tak, bo jeszcze nie, to nie jest. To jest wykoszona trawa. Dobra, już to spojrzałem. Dobra, w takim razie lecimy. Ze sianokosami. Może przestało faktycznie padać. Chodźmy.
spać. Poczekajcie. Dobra, teraz widzę, że już... Okej, okay, nie pada, także mamy spoczko. Możemy się brać do pracy. Oj. Nie, tutaj trawa też... Trawa chyba nie urosła jeszcze, mi się zdaje. Albo i urosła. Tak, chyba pokrywa już. No, sprawdzimy. Tak jest. Co przejedziemy jeszcze raz, to będą większe pokosy. I uprawę oczywiście mamy też na drugim. Czyli akcja wałowanie, zbieranie bel i koszenie takie szybkie. Tak. Mama w pracy jest. No i ciocia, no. Także trzeba będzie. No to mamy tak naprawdę drugi pokos na ten pierwszy. I to będzie, myślę, że tutaj może i teraz szybciej nam te więcej belek pójdzie. Nie wiem, jak im więcej, tym lepiej, nie? Ale pięknie nam te pole porosły. Jestem zadowolony. Zobaczymy, jakie będą zbiory. Liczę jak największe, prawda? No bo to w mojej gospodarce 33 tysiące, bardzo mało. Tak naprawdę jest nic na utrzymanie tych ciągników. Oj. Wyzbieramy to, to będzie... Co było tutaj? Zainwestujemy w większą kosiarkę, w sensie jeszcze w jedną z nożycową. Kukurydza też ładnie urosła. W ogóle tak jak chciałem zmienić a propos kukurydzy. Chciałem zmienić jej ugniatanie, jej, wiecie, no, samą fizykę i wzór. I niestety się nie udało, ponieważ tutaj zielonka lubi się wykrzaczać. No i stwierdziła, że nie pozwoli mi zmienić wzoru kiszonki, znaczy kukurydzy. No i muszę zostać przy tym, co jest, niestety, przy oryginale. Chciałem zrobić spójność plików, żeby ta gra odpaliła, ponieważ ładowało się do 60% i koniec, więcej się nie chciało ładować. Także dzisiaj akcja, znowu trawa. Ale myślę, że tutaj... Chociaż tym razem ja bym to zebrał samozbierająco, nie w belki. Musimy ten silos zapełnić. Mamy ten silos.
To też by trzeba było zapełnić, moi drodzy. Wiem, że na poprzednim odcinku było... było koszenie tej trawy, ale... Wiecie, póki jest możliwość wzrostu, a że ja mam poprzednią warstwę skoszoną, to już nie będę kosił, zbierał i jeszcze raz jej kosił, tak? Więc sobie po prostu na szybciora szybko zbierzemy tą razem z tamtą, którą mamy pod spodem i tyle, tak? Bo i tak na razie pszenicę mamy wszystkie te na zimę mamy ogarnięte. Gospodarstwo to będzie trzeci odcinek. Tak, to będzie nasz trzeci odcinek młodego na roli. No, będziemy mieli przynajmniej tej trawy co zbierać. Myślę, że właśnie chyba na ten sezon wynajmę samozbierającą przyczepę, bo nie wiem ile ona kosztuje, chyba ponad 30 zł. Nie 30 zł, a 30 tysięcy chodziło mi. Więc tak. Nie jest to... Myślę, że to jest inwestycja, która się zwróci. Dobra. Chociaż w takim razie, jeżeli mamy już tutaj to obkoszone, to też by się przydało objechać i tamty, nie? Dobra, na razie to sobie tego zgłosimy, a tym pojedziemy sobie po nowy nabytek. I czeka na nas u nas na sklepie i trzeba też w końcu kury też ty podkarmić. Ja ciągle o tym zapominam. Umyć te jelonki. No ładnie to, naprawdę ładnie te pola wyglądają. Powiem wam, że połączenie tych pól było coś... Strzałem w dziesiątkę. Tak mega oddaje. Tylko, że będę musiał no niestety...
przebudować gospodarkę. Ponieważ te budynki są za małe. Ale to myślę, że na kolejnym może odcinku, albo taki odcinek zrobię w timelapsie przyspieszony z przebudowy gospodarki. A my tymczasem lecimy po przede wszystkim właśnie, bo miałem dzisiaj powiedzieć, że kupujemy, a czy kupujemy, nie wiem czy mi będzie stać na kupno, raczej na wypożyczenie samozbierającej, no tak jak myślałem. 30 tysięcy kosztuje 16. No nic, dobra. W momencie teraz z tym jesteśmy chyba najbiedniejszymi ludźmi mający takie sprzęty. 2900 niecałe na koncie to jest nic. Mogę sprzedać pszenicę i tą, którą mam o zimę. Ale no, tu jeszcze mamy dużo rzeczy do pozabierania stąd tak naprawdę, o Jezus. I oto to jest właśnie, to jest ta nowa kosiarka. Która usprawni pracę. Czekajcie, więc sobie to zrobię inaczej. Sobie w przód podłączę ją. Tak jest, a potem sobie ten tył podłączę. I trzeba będzie tego klasa też zabrać stąd, bo on do nas należy. Albo, no tak, trzeba będzie go zabrać, ale to myślę, że dopiero po tej przebudowie, jak już przebudujemy gospodarkę na większe maszyny, bo nie mam gdzie teraz tak naprawdę włożyć. I po prostu nie mamy gdzie tam włożyć. Przebudowa będzie na pewno, bo chcę większe, jednak zdecydowanie większym jej zdecydowanie większe szopy trzeba postawić. No nie pomyślałem na początku. To będzie trzeba myśleć teraz. Bo te niektóre maszyny się co w ogóle nie mieszczą. Ale te pola pięknie widać stąd. Trzeba wam przyznać. Wszystko pięknie rośnie. A no właśnie, bo myśmy nie... No właśnie, zrobili tego pola tutaj. Zapomniałem o nim. A to właśnie... A to może i w przyszłym... W następnym odcinku? Czemu to zabierzemy za tą pracę? Możliwe. No dzisiaj takie zielonkowe sobie porobimy rzeczy. Tak, bo te domki są niestety, ale... bardzo, bardzo małe. Silos jak silos może być. Też bym ciepnął tam w rogu jeden silos, nie? Bo to jednak... Dobra, zobaczymy ile nam trzeba będzie tu sypać tej... Prawy. Żeby nam się tak usypało. W jednym pakosie 30% wątpię. Trzy pokosy trzeba było zrobić. A może? Będzie ponad 30%. No. Z jednego przejazdu będzie ponad około 50%. No i kurde, no to nie widziałem. Tutaj słabo sypie. No wiadomo, tutaj słabsze, słabsze ta.
48. No ładnie. Liczyłem coś na poziomie 20% okrążenia. Przyszłość na następny sezon robimy tak zwane maksymalne zwiększenie naszych plonów, czyli oramy do maksymalnych granic nasze pola. Do samych granic będziemy je tutaj ciągnąć. Ciekawe jak te belki. Jestem ciekaw, czy one już się zrobiły. Czy nie? Pierwsze 16 ton. No i właśnie tutaj. I teraz jedna rzecz, która mnie tutaj może denerwować, to że no tu jest ten niepotrzebny silos, który bym chciał właśnie przestawić. O, w ten sposób. Tylko wiecie co? I teraz tak. To ma opinię, nie? W tą stronę, dobra, za mało pieniędzy mam, trzeba wziąć pożyczkę 100 tysięcy, to jest pożyczka taka bezpieczna na tą silosy. O, to jest, i tu myślę, że tutaj bym go postawił, albo a, dobra, czyli tutaj bardziej mi pasuje. O. Trochę trzeba by tutaj teren ukształtować. Chyba, że się on już sam podniósł. O, tak bym powiedział, że nie, nie źle. Tam trochę będzie przesrane. Dobra, nie jest to takie. Najgorsze. Nie jest... W dobrym miejscu można powiedzieć, że postawiliśmy. Tylko tutaj będzie z uszeniem lekki problem. Ale to.
I tu właśnie chodziło mi o to, żeby tutaj ta kieszonka była jak najdalej od krów, bo to MR będziemy i tak, podejrzewam, że tutaj się zrobi całą tą naszą gablotę. Dobra, ile tu mamy minut? 25, moi drodzy, ja z wami kończę odcineczek i zapraszam do następnego. Dzięki, że jesteście, zostawcie komentarze, łapki. Cześć!